łaska wam i pokój. Kolejne dwa wersety. Unieważnił, udaremnił i przewrócił. Pan Jezus. I znalazł w tej świątyni tych sprzedających woły i owce i gołębie i tych bankierów siedzących. I uczyniwszy bicz ze sznurów, wszystkich wyrzucił ze tej świątyni te również owce i te woły i tych wymieniaczy wysypał te monety. I te stoły przewrócił. W tłumaczeniach, no, raczej są takie wersety opisowe. Jakichś sensacyjnych różnic tu nie ma. Sens jest zachowany. A z jakichś takich ciekawszych słów. Więc w tej świątyni znalazł sprzedających. Poleo. To jest od słowa poleo, czasownika. Czyli wymieniać, sprzedawać, wystawić na sprzedaż, handlować, wydzierżawiać, zdradzić za pieniądze, być przedmiotem kupczenia. Czyli w świątyni, wewnątrz świątyni, wewnątrz świątyni. Znajdowali się właśnie ci sprzedawcy. Wołów, owiec, gołębi i wymieniacze pieniędzy. Więc oni się znajdowali w jednej świątyni. To znajdowało się na dziedzińcu pogan, czyli miejscu, gdzie mieli się modlić poganie, których Izraelici byli zobowiązani do Pana przyprowadzać. Z czego się skrzętnie nie wywiązywali. No tutaj jest wydzierżawić. Oni te miejsca właśnie wydzierżawiali od arcykapłanów, od Sanhedrynu, od przywódców religijnych, którzy również byli wyznaczani przez władze rzymskie, przez okupanta. Więc cały ten proceder był nielegalny, nastawiony na właśnie, czyli był zdradą za pieniądze, był nastawiony na zysk. Tak, oni to wydzierżawiali, czyli płacili ten pewnie łapów, pewnie jakieś pieniądze tym zarządcom świątyni, czy kapłanom, żeby tam mogli sprzedawać, bo to był świetny zysk. Tak, wymieniali tam pieniądze. No tak. I sprzedawali woły tam, czyli wół, krowa, byk, bydło. Ale też człowiek. Obraźliwy, głupi i ociężały. I owce, czyli każde czworonożne, udomowione zwierzę, ale takie mniejsze niż bydło, niż krowa. Czyli owca, koza, trzoda. No i o ludziach. I gołębie. I bankierów siedzących. Czyli karmetistas. Czyli ten, który rozmienia pieniądze. Czyli tak po prostu, jakby dosłownie rozdrabniacz. Po prostu wymieniał drobne. Osoba kerma, czyli drobniak, kawałek, ułamek. I oni tam siedzieli. No właśnie, siedzieli tam, usadowili się, obozowali. Oni tam wręcz mieszkali, tak? Oni tam byli bezczynni, próżnowali. Przecież to była świątynia, miejsce modlitwy. No po to była stworzona świątynia, żeby tam handlować. No i Jezus, zobaczywszy to, uczynił sobie bicz, czyli stworzył sobie bicz, czyli kańczuk ze sznurów, czyli z powrozów, z postronka, z linki, z jakichś sznurów. I za pomocą tego sznura wszystkich wyrzucił, zaczął wyrzucać. Ekballo, czyli też egzorcyzmować, odesłać, ale też unieważniał ich interesy, tak? Czyli unieważniał ich dzierżawy, odwoływał, też tracił. Aczkolwiek wydaje się, że nie było gniewu w Jezusie. To musiała być przedziwna scena. Jezus z jakimś wyrachowaniem, z jakimś ogromnym spokojem
wywraca te stoły, wyrzuca te woły, czyli robi to, co słuszne. Nikt go nie powstrzymuje. Była tam straż świątynna. To było najlepiej wyszkolone wojsko w Izraelu. Jedyne, które właściwie mogło być. Tak, one potem największą rolę wzięło w powstaniu przeciwko Rzymianom w roku 70. Była tam straszna. Nikt Jezusa nie powstrzymuje. To musiało być jakieś przedziwne zachowanie. Gdyby Jezus okazywał tam gniew, na pewno by go chcieli powstrzymać. To było coś takiego mocnego, z władzą, ale też spokojnego. No bo co dalej? Obalał, ale też wyrażał się przez to, tak? I wyrzucił też te owce i te woły. No, a jakoś ich nie uszkodził, tak? Oni pewnie wszystkich znaleźli. Nie spowodował strat. Tych wymieniaczy wysypał te monety. Czyli tych bankierów. Od mała moneta. Drobny wekslarz. Wysypał, czyli rozlał, wylał. No bo trzeba wiedzieć, że oni przechowywali te pieniądze w takich stągwiach. Tak jak w kanie, tam było wino, a tu w stągwiach pieniądze. Czyli też rozlewał. Nie weczył daremnie, marnował, trwonił. Pewnie też nie powstrzymywali Jezusa, bo każdy wiedział, że jest to taki trochę zbrodniczy proceder. Każdy, kto przyjdzie do Rzymu, wiedział, że tam tych ludzi, ci bankierzy naciągają, bo co tam się wymieniało? Był saksowany cykl świątynny. Ludzie musieli zapłacić co roku podatek, co czytamy też w Ewangelii, na świątynię. Każdy Izraelita był zobowiązany płacić podatek. To wynosiło 2 drachmy, czyli pół cykla świątynnego. Tyle ten podatek miał być. Ale może trzeba było go zapłacić tylko w jakiejś walucie czystej rytualnie, tak? Drachma czy denar. Miał na sobie bluźniercze znaki Cezara, zwierzęta. Tak, Cezar uchodził za króla, bo jakieś bóstwa, więc były bluźniercze, były bałwochwalcze. Więc zostały wymieniane na takie prawidłowe pieniądze, czyli cykle świątynne. Oprócz tego przyjeżdżali Judejczycy z różnych stron świata, z innych krajów, więc też były takie kantory. I oni tam mieli stoły rozłożone i wymieniali te pieniądze. Te stoły też poprzewracał. To był też stół, ale też właśnie taki ołtarz, na stół na chleby poświęcone, czyli na chleby pokładne ze Starego Testamentu. Stół bankierski, płaszczyzna, platforma. No i zawartość stołu, czyli jakaś uczta, te potrawy. Trapeza, tak, czyli jakiś prostokąt, płyta z napisem. Powewracał, czyli wywrócił, obalił, zburzył, wzbudził. No i także, to znaczy być przygnębionym, stracić odwagę, być powstrzymanym. No Jezusa nikt nie powstrzymał, właśnie o to chodzi. Jezus w tym nie był jakiś przygnębiony, nie stracił odwagi. No to się przeciwna scena. No i tyle. Więc Jezus oczyszcza świątynię. Świątynią jest jest Kościół. Więc Jezus oczyszcza świątynię ze wszystkich rzeczy, które są niewłaściwe, które są światowe, które są, nie powinno tam być ich, które są jakimś kompromisem ze światem, jakimiś interesami ze światem, jakimś niezrozumieniem. Czyli to unieważnia, obala i naprawia. I robi to w sposób bez gniewu, ale nie do powstrzymania. Taki jest Pan Jezus.